Czy wy no i co jakiś czas pojawiał się kupiec i skupywał takie garnki, jechał na targ i sprzedawał. Żeby wypalić takie naczynie, ono musi najpierw kilka dni sobie schnąć w zwykłej temperaturze, nie na słońcu, najlepiej gdzieś w cieniu. I następnie wkładamy do pieca, gdzie musimy uzyskać temperaturę od 900 do 1300 stopni. Taki naturalny wypał to był robiony za pomocą drewna i zajmował od 8 do 12 godzin. Dlatego gancarze jak robili wypał, to robili w dużych piecach, gdzie mogli kilkaset takich różnych naczyń włożyć na raz. A mniej więcej schodzi kubik drewna, czyli metr sześcienny na jeden wypał. Wiadomo, część naczyń się gdzieś pęknie, nie wypali. Jeśli gdzieś było powietrze, to może dojść do pęknięć. Stąd był na początku ten ruch, który wyprowadzał i miażdżył, żeby jeszcze powietrze gdzieś wydusić. Tworzymy jakiś flakonik, jakiś garneczek? Tak, to można użyć jako kubka, wazonika. On będzie wyschał teraz kilka dni. Można też na przykład po wyschnięciu odwrócić go jutro, to wtedy też to dno trochę się wyrówna. I odcinamy na przykład, też nie zdejmujemy go rękami, bo już byśmy zmiażdżyli. Widzę, tylko odcinamy żyłkę. Ale teraz głośno. No ładnie. My... Super, ucieszę się. Idziemy na bizony. Takie naczynie na przykład, żeby zdjąć, to też trzeba zdejmować suchymi dłońmi. Bo śliskie to nam może uciec z rąk. Nie boimy. No i tak jak było widać, samo zrobienie naczynia już nie zajmuje dużo czasu. Więcej czasu zajmowało przygotowanie. A żeby na przykład dokleić ucho, to też nie robimy tego na kole, które się kręci, tylko robimy sobie taki wałeczek i go doklejamy wtedy na sucho i zamazujemy miejsce łączenia. W ten sposób mamy przyklejone, a przy wypale to się jeszcze wszystko, wiadomo, ze sobą połączy i można trzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Witam serdecznie, przyjechaliśmy z Chełmna. Prezentujemy tutaj zbroję od wczesnego średniowiecza do późnego średniowiecza, mniej więcej od 1000 roku do 1450. Tutaj jak widzimy wczesnośredniowieczny wojownik, tutaj w tej kolczudze, mniej więcej czasy Mieszka I. Lekko zbrojna piechota, 1200 do 1350 nawet, spotykany z puklerzem, z pawężem, berdysz, bardzo ciekawa broń, która nawet do 1650 roku była użytkowana. Turcy, dużo Turków używało tej broni, janczarzy z bronią prochową używali właśnie takiej broni. Tutaj mamy rycerza w pełnej zbroi płytowej. To jest rycerz mniej więcej okresu grunwaldzkiego, czyli 1390-1415. Mniej więcej w takich zbrojach rycerze występowali podczas bitwy pod Grunwaldem. Tu mamy chociażby piękny hełm garnczkowy, używany w erach krucjat. No, wywodzi się wiadomo z Francji, Anglii, mniej więcej XI-XII wiek. Zbroje też płytowe, zbroje, rękawice płytowe, też okres około grunwaldzki, stroje mieszczan. I całuski! No, przewijały się przez bardzo długi okres średniowiecza. Takie stroje się przewijały. Tutaj mamy bardzo ciekawe bronie, takie jak kiścień. Kiścienie były głównie bronią obuchową. Służyły do tłuczenia przeciwnika takim kiścieniem z długim łańcuchem. Można było też w fajny sposób rozbrajać przeciwnika podczas walki. Miecz dwuręczny, bardzo ciężki, trzeba było mieć krzepę, żeby machać takim mieczem przez dłuższy okres. Miecze jednoręczne, miecz jednoręczny krótki, miecz jednoręczny troszkę dłuższy, topor dwuręczny i topory jednoręczne tutaj mamy. Tu jest też bardzo ciekawy hełm, hełm kumański, pochodzący ze wschodu. Można powiedzieć, Kumani to był taki odłam Tatarów. Odłam Tatarów właśnie wschodnich. Oni się osiedlili nad Morzem Czarnym. Mniej więcej 200 lat byli tam osiedleni, ale przegonili ich Mongołowie. Mongołowie przegonili Kumanów na wschód, do nas, do Europy. I król bodajże
tak mi się wydaje, że albo Wacław, albo Włodzimierz z Węgier dał im ziemię i się osiedlili właśnie na Węgrzech, Kumanowie. Byli głównie najemnikami, walczyli chociażby dla Węgier, dla Czechów. No i może nie podbijali, ale walczyli właśnie jako najemnicy i napadali okoliczne, przygraniczne właśnie ziemie państw, z którymi właśnie sąsiadowali. Tutaj dzieci mogą własnoręcznie wykonać sobie biżuterię, zarówno bransoletkę, jak i kolczyki oraz wisiorek. Korzystają z koralików, możemy robić na gumce, możemy też robić plecione, tak jak są na przykładzie. Tutaj dziewczynka na przykład robi sobie bransoletkę na zasadzie supełków i koralików. Można ją zobaczyć tam poniżej, przeplata koralik i zaplata. Ta wszystkie sznurki supeł. Babcia tutaj z wnukami i tatuś tutaj z dziewczynkami oraz Marta ze swoją koleżanką, jak i tutaj Oliwia znalazła. Dzień dobry, zajmujemy się dzisiaj w zasadzie różnymi rzeczami. Moje stanowisko akurat dotyczy linorytu. To jest sztuka zaliczana do rysunku, polegająca na tym, że biorąc linoleum, wykrawamy dłutem, igłami bądź patyczkami drewnianymi różne kształty, które wówczas tworzą formę i malujemy ją farbą specjalną do linorytów, a następnie nakładamy kartkę, zawiętamy w prasie, a potem wychodzą nam różne rysunki. Tutaj mamy na przykład formę lisa, która łączy się w coś takiego. I tutaj mamy gotowy już obrazek. A poza tym sama sztuka linorytu została rozpowszechniona w latach 50. przez Pablo Picasso. Jednym z jego głównych, najbardziej znanych linorytów jest Śniadanie na trawie. A poza tym sama sztuka jako tako zaczęła się na koniec XIX wieku w przetwórstwie typowo tapeciarskim w Niemczech. A sama sztuka wzięła się od drzewnorytu, który jeszcze w XII wieku zagościł we Francji i było to rozwiązanie, ułatwienie sobie życia przez ówczesnych Francuzów. Po to mieli grę karcianą, która polegała na tym, że osoba z kartami, dużo osób miało swoje karty i osoba, która posiadała najwięcej kart z danym symbolem, wygrywała. No i wówczas wygrane były różne. Od pieniędzy po alkohol, po ziemię. Mi się szare, obydwa i kochają! Przytulają swoje pysie, mi się szare, obydwa. I jeszcze raz! Ty i ja, ty i ja, ty i ja. Mi się szare, obydwa i przytulają! Panie gospodyni, wielkie Meksykanki z Hojnowa. Zostaliśmy zaproszeni na festy gminny i dołączyli, nie polecamy różne potrawy. Bardzo serdecznie dziękujemy. I teraz tutaj mamy krokiety z grzybami, z kapustą. Tu mamy pierogi z grzybami i kapustą. Chodźcie dziewczyny. I tu mamy bułeczki nadziewane pieczarkami. I jeszcze mamy kluski z twarogiem. Idziesz do Maxi? To chodź, zostaniemy tu razem. Ty też idziesz do mnie? To chodź. Słuchajcie, czy wy znacie taką zabawę, jak na ziemi zostaje? Tutaj mamy słodkości, pączki i różne rodzaje ciast. Polegała na tym, że będzie leciała piosenka i na stop w muzyce i na ziemi będzie musiała zostać jedna część ciała. Czyli tu coś powiem, mamy lemoniady na chłodzenie się. A tutaj mamy coś na rozgrzanie się już późnym wieczorem. Znaleźć gdzieś jeszcze moją Natalię. Natalio! Gdzie jest? No i tu są Meksykanki, koleżanki. Dobra, a my musimy zaczarować naszego DJ-a. Tylko słuchajcie, jak wy tak mówicie, bo dzisiaj. No masz piękne, co, panie Andrzeju? Ogarnij nas. Dzień dobry.
Jesteśmy 3-letnim kołem gospodyń z Gościszki, nazywamy się Gościszanki. Po raz trzeci jesteśmy na gminnym festynie rodzinnym. Nasze koleżanki przygotowały wspaniałe dania. Mamy bigos, mamy leczo. Mamy swoje owoce z naszych ogrodów, wszystko wiejskie. Mamy bigos, mamy krokety. Mamy naleśniki, mamy również słodkości, mamy watę w cenie konkurencyjnej, nasza watę. Dwa kolana, dwa łokcie i uwaga, broda. I mamy coś, co dodaje mocy. Sok z gumy jagód. Smak wyborny, dwusmakowe. Także zapraszamy na nasze stoisko. W Kuczborku jest bardzo fajnie, także zapraszamy do usłyszenia, a za chwilę będziemy śpiewać. Zapraszamy do oklasków. Dziękujemy bardzo. Nie śpicie? No dobra, no to szybko wstajemy. Dziękujemy DJ-owi za tą piosenkę, a dla was mam teraz jeszcze jedną zabawę. Ale poproszę moją dzień dobry, ja nazywam się Natalia, jesteśmy animatorkami z AWC Dziecka, przyjechałyśmy z Warmii. Pojawiliśmy się tutaj, aby pobawić się z dziećmi. Zajmujemy się animacjami od 3 roku życia dziecka, a na rynku jesteśmy już 8 lat. Nasza firma zaczyna się rozwijać w bardzo, bardzo szybkim tempie. I mam nadzieję, że jeżeli gdziekolwiek nas spotkacie, zostawicie nam parę miłych słów. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Idziecie na środek i bawicie się dalej. Ahejo. Wiktor, sam tutaj z boczku. Marek, Mariusz. Ariel, Dawid, męczymy się u was, jak zwykle, ale fajnie jest, słuchajcie, damy radę. Witamy, jesteśmy z Giednic, zapraszamy do Kuczborka Osady. Jesteśmy tutaj na festynie, sprzedajemy popcorn, kiełbaskę, granitę, piwo. Tak, jesteśmy z Krainy Imprez i serdecznie zapraszamy. Cyganeczka to nie, gdyby miał łódeczkę, popłynąłbym do niej. Gdyby miał łódeczkę, popłynąłbym do niej. Nie mam ja łódeczki, ani wiosełeczka. Oh,
Słuchajcie, mam nadzieję, że pomożecie mi zaśpiewać. Gdzie są wasze dłonie? Chcę, byś mi szeptał, czułe słowa mają mar. Niech boli świat, kiedy słyszy twoje mają mar. Polećmy dziś do kras. Ten ostatni raz mów do mnie maj. O maju, maju, maj. Dłonie w górę. Chcę, byś mi szeptał, czułe słowa mają mar. Niech boli świat, kiedy słyszy twoje mar. To teraz kochani, podnieście wszystkie dłonie w górę. Uwaga! Pamiętajmy! Polećmy dziś wysoko. Wysoko do gwiazd. Wysoko do gwiazd. Przed siebie mleczną drogą. Ten ostatni raz. Ostatni raz. Zaśpiewacie? Chcę, byś mi... Niech płonie świat. Polećmy dziś. Czułe słowa maju, maj. Niech płonie świat. No wielkie, wielkie brawa dla wspaniałej, cudownej publiczności. Słuchajcie, ja wiem, że jest jeszcze jasno, a my nie lubimy, jak jest jasno. Nie lubimy wtedy się bawić, ale wyobraźmy sobie, że teraz jest po prostu już noc. Że przyszliśmy na super imprezę, gdzie chcemy się rozerwać, gdzie chcemy pośpiewać, gdzie chcemy potańczyć przede wszystkim i liczymy na to, że nam w tym pomożecie. Damy radę? Nie no, poczekajcie, ja was nie słyszę. Czy damy radę? Teraz lepiej, słuchajcie, chcemy się z wami przywitać. Zaczynamy od pięknej lewej strony, która mam nadzieję, że do nas pomacha. Pomachacie do nas, tam z tyłu też, my was widzimy. Jest pięknie. Środeczek, jaki piękny jest, witamy. No i oczywiście nasza prawa strona. Ojej, jak to jest głośno, jest pięknie. Dobra, słuchajcie, integrujemy się. Wszystkie dłonie w górę, ale jeszcze więcej, wszyscy polujemy. Oczywiście śpiewajcie z nami. Wszystkie dłonie dla świata, wszystkie dłonie dla świata. Ho, 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 ho.
szczęście. Szczęście. Mój cały świat ma imię Twe. Więc jeszcze przez labirynty pytań złych oprowadź własną drogą. Zaczytać obraz myśli Twych, usłyszeć jedno słowo. I dajcie czasu. I romantycznie. Jesteście na to gotowi? Raz, dwa, raz, dwa, trzy, go! Chciałabym i kołysać się, rozpoczynać tę grę. Mój każdy dzień zaczyna się. Dla kogo? Dla ciebie. Jak pragnę patrzeć w oczy Twe. Ty nie wiesz. Gdy nocy sen otuli mnie. Ja zbliżam się do ciebie. Usłysz mnie, usłysz mnie. Powiedz tylko, że spełnisz me pragnienie. Dziewczyny, chciałabym spać z tobą i kołysać się. Lawiną pocałunku rozpoczynać ten dzień. Chciałabym spać z tobą i widać swój dzień. Ty wszyscy głośno śpiewamy. Trzy, dwa, jeden! Chciałabym spać z tobą i kołysać się. Lawiną pocałunku rozpoczynać ten dzień. A jeszcze głośniej! Chciałabym spać z tobą i widać swój dzień. Twój uśmiech o poranku niech rozjaśnia mój sen. To stały sił. Jak się bawi, tak się bawi cały kuczło. Jak się bawi, tak się bawi. Jest pięknie. Daniel, zaduj jest. Tak tylko z tobą szansę mam. Na co? Na szczęście. Zapomnij wszystkie chwile złe. Bo jesteś. Bo jesteś. Muszę jeść górę spełnić chcę. Być zawsze blisko ciebie. Uwierz mi, uwierz mi. Pytaj serca, czy da mi cząstkę siebie. Chciałabym spać z tobą i kołysać się. Lawiną pocałunku rozpoczynać ten dzień. Chciałabym spać z tobą i widać swój dzień. Twój cały kuchło razem z nami. Trzy, dwa, jeden! Chciałabym spać z tobą i kołysać się. Lawiną pocałunku. Ale jeszcze głosiej! Chciałabym spać z tobą i widać swój dzień. Twój uśmiech o poranku niech rozjaśnia mój sen. To jest ten raz. Jak się bawi, tak się bawi całe. Jak się bawi, tak się bawi. To gdzie są góry, kraszyny w górze. Chciałabym spać z tobą i kołysać się. Lawiną pocałunku rozpoczynać ten grę. Chciałabym spać z tobą i widać swój dzień. Twój uśmiech o poranku niech rozjaśnia mój sen. Chciałabym spać z tobą. Chciałabym z siebie jeszcze raz. No dobrze, pani. Czy jesteście gotowi na równo? Uwaga wszyscy! Piąteczka, piąteczka. No dziewczyny, uważajcie po rodzinę. Ten czarujący mężczyzna nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze porusza tym swoim biodentem. Dziewczyny, wiszczą! Czekały świat, moment, cały rok. Tęskniłeś za nią, tak bardzo, bardzo mocno. Słowa jak wino, spiała z twoich ust. I było wam jak w bajce. Pomożecie? Kiedy jest to mocno, co chce nadać tarcie dla skupia. Chodźmy tylko tam, gdzie muzyka gra. Gdzie muzyka gra? Kiedy
Co zrobić, mam by zawsze.
to jeszcze raz. Jak się bawi, tak się bawi cały. Jak się bawi, tak się bawi. Boże, jacy wy jesteście piękni, jacy wy jesteście młodzi. I teraz ja bym bardzo chciała, żebyśmy jeszcze zrobili to jeszcze raz. Uwaga, podnosimy dłonie w górę. Wszyscy klaszczą w muzę. Słychać lampadę, w sercu gra muzyka. Pijemy zimną pina koladę. To smak wakacji, dobrze wiesz. Chcę z tobą, my z sobą, każdą noc i wszystkie dni. Tylko czy pozwolisz mi? Oh! Lecimy! To jest ten moment, kiedy bardzo byśmy chcieli zobaczyć te wasze piękne dłonie. Damy radę? Podnosimy wszystkie dłonie wysoko w górę. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. To teraz uwaga. Wszyscy klaszczą! Wszystkie dłonie w górę!